co to jest test gimnazjalny? Jest to forma sprawdzenia wiadomości, umiejętności uczniów z okresu 3 lat pobytu w gimnazjum. Takie jest główne zadanie, ale również ma to na celu przygotowanie uczniów do kolejnego etapu, czyli przygotowanie, określenie tych wiedzy, punktów, które będą potrzebne przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Dziewczyny, za Wami pierwsza część testu gimnazjalnego. Na początku była historia i wiedza o społeczeństwie. Jak poszedł egzamin? Jeżeli mam wyrazić swoją opinię, no to historia, część historyczna była o wiele trudniejsza niż inne poprzednie próbne egzaminy, ale WOS nie był wcale taki trudny. A co stwarzało największe problemy na historii? Najbardziej, jeżeli mogę powiedzieć, to mi sprawiały problemy daty historyczne, bo były bardzo ścisłe i trzeba było dużo myśleć i mieć ogromną wiedzę na temat dat historycznych. Byłeś zestresowany przed egzaminem gimnazjalnym? Nie, nie za bardzo. Znaczy, głównie to rodzice chyba są bardzo zdenerwowani od nas. Na spokojnie egzaminu. Nie bałam się niczego, przynajmniej nie ja. Która część egzaminu była najtrudniejsza dla Ciebie? Wydaje mi się, że polski. Część zemsty, no część ABC, tam było dosyć trudne pytania. A na historii? No, historia była dosyć łatwa. Łatwe takie tematy, które ostatnio przerabialiśmy. A na wiedzę o społeczeństwie? Też łatwo, właśnie dyrektor nam wytłumaczył jeszcze na ostatniej lekcji dużo. To wszystko umieliśmy. Widzę, że trzyma Pan mnóstwo testów gimnazjalnych w dłoni. Tak, to jest jakby efekt pracy naszych uczniów. Prace zostały spakowane w bezpiecznych kopertach. Zostaną za chwilę przekazane do odpowiedniego punktu i przekazane do weryfikacji, do oceny. Kiedy będą znane wyniki? Wyniki będą znane kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego.